Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek Silent Hill 3. No więc co? Dotarliśmy do jakiegoś przedmieścia, czy czegoś takiego, coś jakoś takiego przedmieścia, to może nie, ale do jakiegoś blokowiska. I teraz naszym zadaniem jest wejście do środka, do tych apartamentów. Nasza bohaterka mówi, że idzie na chatę. Więc co będziemy tu robić, to się okaże. Oczywiście zgaszę latarkę, bo ponoć to jest lepsze niż chodzenie z latarką. Wchodzimy, zobaczymy. Jakoś tak jasno. W sensie jasno jak na to miejsce. Jak na nowe. To nie jest moje mieszkanie. Aha, czyli muszę teraz do mieszkania swojego iść. Tym się mogę zamachnąć. Wiecie, bo ja raz na 3 dni nagrywam odcinek Silent Hilla, bo po co mam nagrywać na zapas, jak jakieś może nowe fakty, nowe smaczki wyjdą od was, jakieś informacje, więc nie ma sensu, żebym nagrywał na zapas. To tylko na świecie nie ma się co martwić. Nie chcę nagrywać na zapas, bo potem będzie, że ja coś ominę, wy mi poradzicie i później wiecie jak to działa, tak? Tak, dobrze. A że w tej grze trochę się opieram na tym, co mówicie? Trochę, bo wiecie, no w większości to wiem jak grać, tak? A w ogóle jaki ma numer to twoje mieszkanie? Kurna, może tak, ja bym się uleczył, bo zaczyna się robić nieciekawie. O, przedmioty 152 tam jest zapisane, czy mi się wydaje? A to jest jaki? 104. Tu jest 105. Czyli będę musiał po prostu do tego swojego apartmanta dotrzeć. Biegniemy. A nie, to jest zapis, sorry. Misklik. Nie jest moje mieszkanie. Coś czuję, że zaraz coś się spierdzieli. I to tak bardzo pięknie się spierdzieli, że to są schody, nie potrzebuję ich. Moje mieszkanie ma numer 102, jest na parterze. A, 102, nie 152. Right. Wiesz, bo nie widziałem ten kluczyk jest tak rozpikselizowany, że nic tam nie widziałem. 103, czyli powoli się zbliżamy do naszego apartmenta. Ciekawe, co tam znajdziemy w tym apartmencie. Tu jest jakieś wejście chyba? O, jest zapis przy okazji. No to co? Co to tu robi? To naprawdę mnie wkurza. To jak pluć na twoje święte miejsce. Patrzenie na to przyprawia mnie o ból głowy. Co to oznacza? Może jest tak jak w jedynce, że to jest jakaś sekta, która rysuje graffiti dziwne w blokach. Nie wiem, nigdy nie wiesz. Ale to nie jest mój dom. Dlaczego powinnam opuścić apartament? Nie wiem, bo to jest paskudny pomysł. Nie widzisz, że trochę dziwnie wygląda tam twoje blokowisko? Nie widzisz, że nikogo tu dookoła nie ma, że to jest opuszczone? Nie zastanawiacie, co się ze wszystkimi stało? Dlaczego to wszystko jest takie ciche i tak dalej? Dlaczego widzisz te potwory? Dobra, za dużo pytań na raz. Odpowiedzmy na nie powoli, okej? Okay? Okej, okay. 102. Użyłem klucza do domu. Cudownie, wchodzimy. Dad, I'm home. Listen, something really crazy is going on. I think we should... Dad? Dad? No!
Did you do this? You're late. But why? Why? Revenge for 17 years ago, for one thing. If not for him, our dream would have come true. And then he took you away from us. I'll get you for this! Another reason to fill your heart with hatred. It must be this way. One day you'll understand why. No, I'll never understand! You must try to remember me and your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. He's the one who killed your father. I merely gave the order. So, what will you do? I'll be waiting where all begins. In the town of Silent Hill. Czas urządzić tutaj krwawą jatkę. Mogę tylko jedną rzecz nadmienić, zanim zaczniemy się rypać z tym potworem. Ja nie będę się rypał z tym potworem. Ja mu zrobię masakrę z flaków, okej? Okay? Nie używałem amunicji specjalnie do takich rzeczy. Mamy jakiegoś chyba bossa albo czegoś takiego. Słuchajcie, w prawdziwym życiu to by wyglądało tak. Jeśli dziewczyna widziała, że ta babka jest odpowiedzialna za śmierć jej ojca, bo ona jest za to odpowiedzialna, nie potwór. Tak samo jak nie żołnierz jest odpowiedzialny za śmierć czyjąś, tylko jego dowódca, tak? Okej? Okay? Mamy to ustalone? Tak mniej więcej działa chyba to prawo, nie? Bo to jest logiczne, że żołnierz ma wykonywać swoje rozkazy, a to trochę konflikt interesów z tym, że nie może zabijać. No wiecie, o co mi chodzi. Słuchajcie, normalnie to by wyglądało tak, że Heather by wyciągnęła Glocka, strzeliła tej babie w łeb i koniec po historii. Ale nie, trzeba było sobie pogadać. Pojojczeć. No ale dobra, no widać, tak już musi być. Słuchajcie, ja zostawię to, chyba że zobaczę, jak szybko będzie ten potwór się poruszał. Jeśli będzie się poruszał szybko, zdejmę kamizelkę, będę spierdzielał przed nim i do niego strzelał. Jeśli wolno, nie ma problemu. Czy ja chcę użyć strzelby? No pewnie, że chcę. O, shit. On biega. Ten kutafian biega. Czekaj, on biega. Gdzie idziesz? Halo? Kolego? Au. Dobra, musimy coś innego wymyśleć na niego. Odbija moje strzały, czyli może w plecy mu trzeba ładować. I shotgun jest trochę zbyt wolny. Może jednak byśmy wzięli Glocka, co? Au, poczekajcie, bo ja muszę przed nim dosyć szybko i dynamicznie spierdzielać, więc logicznym wyjściem będzie schowanie kamizelki i uciekanie przed tym typem. Kurna, najgorsze jest to, że ja nic nie widzę. Au. W sensie ta walka byłaby dobra, gdyby kamera była bardziej statyczna, a nie latała za bohaterem. Za bohaterką. Shit, no znowu muszę przeładować. Ile w tym magazynku są? Dwa naboje? Ile on ma życia? Cholernik. Dobra, powinienem się leczyć jednak podczas tej walki. Ale dobra. Nie jest taki zły deal, bo teraz już wiemy, jak z nim walczyć, ok? Ok. Koleś się broni z przodu, więc atak z przodu frontalny nie ma sensu. Jakoś obcy jest atak kataną, ale nie wiem, czy ja chcę zużywać swój czas cenny na walczenie z nim kataną, jak mamy amunicję. Nie wydaje mi się to głupim pomysłem, że... Dobra, jedziemy. Charge. Tak. Chowamy. Musimy dosyć dynamicznie spierdzielać. I tak, pistolet, strzelba. Wolno, ale o dużej mocy. A jakbyśmy go shotgunem jednak próbowali dowalić?
Au, dobra, sorry. A mać, wstawaj. Patrzcie, jak on spierdziela, jak Piotruś Pan pośród pól. Dobra. Czas jedna kapteczkę wyjąć, jedną. Po to zbierałem te zapasy, żeby teraz ich użyć. Oj, chyba dostał. Ajajaj. Ale patrzcie, że to jednak chyba działa tak poniekąd na niego, bo teraz ja cię gonię. Widzisz, jaka zmiana ról? Zatrzymał. Pocisk zatrzymał. Shit, muszę widzieć, że on się... Patrzcie, jak ta walka wygląda, nie? Ajajajajaj, no dobra. Będziemy walczyć tak, jeśli trzeba walczyć tak. I dopiero jak będę miał pewność, że ten debil dostanie strzała, to będę mu rypał strzała. Nie wiem, czy to kopanie w ogóle coś daje. Jest to jakieś wymierne korzyści, czy nie. Ale spróbujemy. Pyk. Jeszcze się musiała zmęczyć. I przy wstawaniu koleś jeszcze mi tym ostrzem zarzucił. Dobra, czekaj. Ile ja mam? O, jeszcze przeżyjemy, dobra. Przynajmniej kilka przeżyjemy takich ataków. Jesteś? Okej, padł. Teraz go spróbujemy. O, udało się. Just get out of here and leave me alone already! Calm down. I just... Calm down? How am I supposed to do that? My father is dead! He's murdered! Get out! This is all your fault! If it weren't for you... Make you feel better? I will. Is he okay like this? What else can I do? There's no one here to give him a decent burial. I'm sorry, Dad. What do you do now? I'm going to Silent Hill. What's in Silent Hill? I don't know. Do you think it's safe? Of course it isn't. I don't know what kind of hell is waiting for me there, but I've got no other choice. I don't care about God or paradise. If that's what she believes, then fine. But she won't get away with what she did. When I find her, I'll kill her myself. Revenge doesn't solve anything. Maybe not, but that's what I'm going to do. How are you gonna get there? None of your business. I'll give you a ride. I don't need your help. Yeah, but it's too far to walk. Besides, I'm partly responsible for this. I'll bring the car around back. Come by when you finish saying goodbye. You know, you might die too. That's fine. Nobody's gonna cry over my grave.
Holy shit, to się porobiło. Ale mamy tego Kutalunga z ostrzami zamiast rąk rozwalonego. Trochę mi się amnezja kojarzy. Ciekawe, czy pierwsza była... Nie, Silent Hill był pierwszy. Chyba tak, Silent Hill był pierwszy. Tak, trójka, bo on jest z 2000... Ja pierdzielę, jak to powiedzieć. Początku roku 21. Tak miałem powiedzieć. A amnezja jest troszeczkę później. Przynajmniej tak mi się wydaje, więc raczej no... Znajdę tą kobietę i sprawię, by zapłaciła. Przysięgam. Zastanawiam się, czy mój tata byłby zły na mnie za takie myślenie. Słuchajcie, a czy ten ojciec wam nie przypominał przypadkiem Harry'ego Masona? Może z jedynki? To by nawet pasowało historycznie, bo Heather, on szukał córki. Heather jest jego córką, tego gościa, więc tu by się wszystko sklejało. Tutaj Silent Hill i ponoć ten ojciec coś tam zrobił i im przeszkodził. Ta baba też wydaje się jakoś kurde znajoma, więc no co wam mogę powiedzieć? Coś tak czuję, że Heather jest jego córką po prostu. A że ma dziwne odpały, ubikacja, nie ma co tu robić. Tu macie ubikację? Wygląda jak szafa. Ciekawie, no dobra. No, tak to wszystko wygląda. Ale mnie rozpierdziela naprawdę to, że bohaterka idzie przez jakieś opuszczone rzeczy. W sensie nawet ten, o tu, blok opuszczony, nawet dźwięków, cisza, nic nie słychać. A ono takie, nic się nie stało, no dzień jak co dzień, normalnie, okej, spoko, nie ma problemu. The fuck? Ludzie. Toż to się kupy nie trzyma nawet. Ale no może to jest część wszystkiego. Fotel. Tato, dlaczego musiałeś umrzeć? Mówiłeś mi, że jesteś najsilniejszym człowiekiem na świecie. Kłamca. O kurna, dziewczyno. Jeśli moja teoria jest prawdziwa, to ty nie wiesz, co Harry przechodził w pierwszej części. To jest dopiero, kurde, moc. Co tam się odpierdzielało? To, co tutaj się dzieje, to jest nic jeszcze. W jedynce to było... pani. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale myślę, że mam tę lalkę z wyprzedaży. Ciągle ją lubię, ale nie ma nic, co mogłabym z nią teraz zrobić. Czy coś w tym stylu. Jakoś tak, nie przeczytałem dokładnie. Walnijmy się spać. Jestem wyczerpany, ale nie sądzę, że mogłabym teraz spać. Poza tym Douglas powinien czekać na mnie na zewnątrz. No, kurna by się zdziwił, jakby czekał jakieś 3 godzinki na przykład po drzemce. To mój kredens, nie potrzebuje się przebrać, zostawia tak jak jest. Ale... Baterie do paralizatora. Mam paralizator? A to ciekawe. Ciekawe jak działa. W ogóle tak. To weźmiemy, przeładujemy sobie na zaś. To na razie nie. Wytwarza wysokie napięcie, działa tylko z bliska. Baterie są do niego potrzebne, czyli to jest taka broń palna, tylko na bliski dystans. No tak, ciekawe jak paralizator działa w ogóle. Ciekawy jestem. Dobra, na razie wyjmiemy sobie katanę do chodzenia. A jak znajdę jakiś wystarczająco ciekawego przeciwnika, to wtedy go ciapnę tym paralizatorem, a przynajmniej spróbuję. Czemu to wszystko jest takie kuźwa brudne w tej grze? No i nawet w tych łazienkach, czy coś, te ściany są poplamione, wyglądają jakby miały sporo lat. Nie kminię, może to ma po prostu dopełniać klimatu, a nie mam szukać tu jakichś niesamowitych, wiecie, nawiązań albo jakichś logicznych konsekwencji wszystkiego, tylko po prostu mam grać. To ma tam jakiś sens. Dobra, mamy tutaj jeszcze coś? Nie ma nic do roboty w kuchni, nie jestem wcale głodna. Kto mógłby jeść w takiej sytuacji jak ta? No jesteś cały czas na lekach jakby, w sensie... Cały czas cię karmię medykamentami albo apteczkami, więc zjedzenie jakiegoś czegoś dobrego to naprawdę byłoby chyba niezłym pomysłem. Ale jeśli nie... No to nie. No to w takim razie wychodzimy z tego pomieszczenia. Nie mogę trafić do nikogo, ani policji czy kościoła. To jest druga rzecz, która powinna troszeczkę cię zmartwić w tym, że telefony wszystkie nie działają na przykład. Nie muszę to powiedzieć, poza tym nie ma tu nikogo. To kuźwa, mieszkacie w pustym bloku? Macie go na własność? Jak to działa? The hell? No dobra, no to pewnie mogę zapisać grę i pewnie mogę wyjść na zewnątrz, tak? Tymi drzwiami czy tymi innymi? Teraz zobaczymy. Bardzo fajna muzyka przegrywa. Strasznie mi się podoba soundtrack w tej grze. Jest naprawdę świetny. I just met some guy named Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? I'm not sure. He said when we get to Silent Hill to look for a guy named Leonard.
gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. Dla mojej drogiej córeczki. Jakaś książka, notatnik, pamiętnik, whatever. Silent Hill, anyway. It used to be a nice, quiet little town. But now... You've been there? Once. On a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you, that's one screwed up town. My line of work... You hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry. I didn't mean to offend you. No offense taken. Anyway, I thought you grew up in Portland. Wrong? Feeling sick? My head's pounding like the worst hangover ever. Maybe your car's sick. No. I'm just trying to remember. My childhood. Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago. A woman named Dahlia. She tried to summon the ancient god of the town. She offered up her very own daughter. That's crazy. Maybe so, but it worked. The girl gave birth to a god. You see, that girl had special powers. Powers? Her classmates called her a witch. She could make things happen with her mind. She could kill people just by wishing for it. But in the end, that god was killed by a single person. Wasn't much of a god if it could be killed by a human being. But I think Claudia's trying to do the same thing again. And I've been chosen as the sacrifice. You've got some kind of power in you too? After the god was killed, the girl reappeared. She was holding a baby in her arms. Before she died, she gave the baby to my father. Me just like I was his very own daughter. Even though he didn't know who or what I was. It was so sudden.
chance to tell you. To tell you how happy you made me. I'm gonna head for that Leonard guy's house. You check out the hospital. You got the map, right? Yeah. You gonna be okay alone? I'm not a child, you know. Are you sure it's not you who's afraid to be alone? You're right. Fifty-something years old. I never seen nothing like this. I still feel like I'm dreaming. More like a nightmare, I'd say. Yeah. I want to wake up and have a smoke already. Meet me back here when you're finished looking around the hospital. Okay? Roger. Dobra, słuchajcie, ja w tym momencie musiałem zdjąć i wyłączyć słuchawki sobie, ponieważ, zaraz, w ogóle włączę jeszcze raz, zobaczę, czy to nadal występuje, ten jakiś dziwny błąd. Tak, nadal to coś jest. Nie wiem, czy mi się spieprzyły słuchawki, czy jest jakiś błąd w czymś, nie wiem, ale w pewnym momencie w cutscence zacząłem po prostu... Słuchawki, tak jakby jakiś taki glitch się zrobił w słuchawkach i taki stały, nieprzerywany dźwięk jest jakiś taki dziwny. To nie jest żadny creepy ni coś, to po prostu coś się ze sprzętem stało i możliwe, że mi słuchawki padają, ale zobaczymy. W każdym razie to i tak jest najwyższy czas, żeby zakończyć odcinek. Akurat słuchawki same mi wydzieliły ten czas. Dobrze, że teraz się zepsuły, a nie potem. Znaczy nie wiem, czy się zepsuły, może się nie zepsuły, zobaczymy. W każdym razie dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i jeszcze przeczytam wam tą ostatnią rzecz. To musi być zbieg okoliczności, ale ciągle, to jest dziwne, kto mógł to zrobić? Nieważne. Dobra i na razie.